Moje uszanowanie, z tej strony Muad'Dib. Witam na kanale poświęconym projektom Play to Earn, umożliwiającym pasywne zarabianie. W dniu dzisiejszym zajmiemy się projektem The Sandbox. Jak wiecie albo i nie, kilkanaście dni temu, jak grom z jasnego nieba, dotarła do nas informacja dotycząca możliwości stakowania tokenu SAND na sieci Polygon. Czemu jest to takie istotne? Ponieważ dzięki temu, że token SAND został przeniesiony na sieć Polygon, będziemy mogli wykonywać tą czynność praktycznie za grosze. W przeciwieństwie do stakowania SAND-u na sieci Ethereum, sieć Polygon umożliwia nam przesyłanie oraz wyrzucanie i wyciąganie z puli do stakowania nasze tokeny za śmiesznie niskie opłaty. W związku z powyższym, zarówno na Twitterze, jak i na Telegramie zrobiłem ankiety. Ankiety, aby dowiedzieć się od Was, czy jest potrzeba stworzenia takiego filmiku, którym krok po kroku przebrnęlibyśmy przez cały proces, aby tokeny SAND rzucić do stakowania. Jak widzicie, na Telegramie ponad 60%, a na Twitterze ponad 70% z Was uważa, że taki pomysł i taki film jest potrzebny. Dlatego też, aby nie tracić czasu, zapraszam do oglądania. Oczywiście, aby rozpocząć stakowanie, musimy przenieść się na stronę gry sandbox.game. Po połączeniu z naszym portfelem wchodzimy w ikonkę naszego awatara. Po kliknięciu nań wybieramy opcję stacking i z automatu zostajemy przeniesieni do ekranu, gdzie mamy możliwość stakowania naszych tokenów. Tutaj ważna informacja, mamy możliwość partycypowania w tej procedurze zarówno na sieci SAND, jak i Ethereum. Prócz samego stakowania tokenów, mamy również opcję dodania płynności w parze do Matic, na SANDzie, na sieci Polygon oczywiście, oraz do Ethereum, na sieci Ethereum. Jak widzicie, ja tam gdzieś ze starych czasów mam około 7,8 punktów płynności wrzucone na stacking od dłuższego czasu, niestety ze względu na to, że koszty na Ethereum są bardzo duże, jak nie wyciągam i nie realizuję zysków. Natomiast jeżeli chodzi o pulę płynności na sieci Matic, dodałem oczywiście w parze do Matic i już pierwsze kwoty mogę claimować. Oczywiście w jednym z moich materiałów macie film, w którym pokazuję, jak nadać płynność na parze SAND do Matic. Także jeżeli ktoś z Was byłby zainteresowany nie tylko stakowaniem, ale nadawaniem płynności, przypominam, że nadawanie płynności na tej parze niesie ze sobą w przyszłości wiele profitów, ponieważ firma nagradza wszystkich użytkowników, którzy tą płynność nadają. Nagradza oczywiście w formie różnego rodzaju NFT-ków, które będzie można odebrać z odpowiedniej strony. Ale wróćmy do tematu dzisiejszego odcinka, czyli jak rzucić w staking tokeny SAND. Oczywiście musimy posiadać przede wszystkim tokeny SAND na naszej sieci Polygon. Ja standardowo oczywiście sugeruję wykorzystanie portfela MetaMask, ponieważ dzięki niemu będziemy mogli się połączyć z DEX-em, w którym będziemy mogli zakupić token SAND na sieci Polygon. Oczywiście, aby pozyskać token SAND, mamy dwie możliwości. Albo go kupimy na jakimś DEX-ie, na przykład na DEX-ie QuickSwap. QuickSwap jest jedną z giełd zdecentralizowanych, na której mamy możliwość wymieniania różnego rodzaju tokenów znajdujących się na sieci Polygon. I teraz przykładowo, ja z racji tego, że już na portfelu MetaMask nie mam żadnych sandów, będę musiał go zakupić. Oczywiście kupuję w parze do Stable'a, ponieważ gdzieś tam USDC-ki udało mi się pozyskać i trzymam je na portfelu na właśnie takie operacje. I teraz wybieram token sand. Jeżeli jakimś cudem zdarzyłoby się Wam, że po wpisaniu nazwy tokenu SAND nie wyskoczy Wam tutaj nic na liście, będziecie musieli dodać adres kontraktu. Już pokazuję, jak to robić. Wchodzimy na stronę CoinGecko, wpisujemy token SAND. I w części po prawej stronie informacje mamy możliwość podejrzenia adresu kontraktu. Po kliknięciu wybieramy oczywiście adres poligona. Kopiujemy, wracamy na naszego DEX-a, wybieramy i w tym miejscu, jeżeli by Wam po wpisaniu nazwy tokenu nie pokazał się token SAND, należy zamiast nazwy wpisać, wkleić adres kontraktu.
Po takiej czynności na pewno pokaże nam się tutaj token Sand. Dodajemy plusik, będziemy mogli go dodać do MetaMasku. Jeżeli nie, to wciskamy Sand i możemy już go zakupić. Ja na potrzeby tego filmu zakupię sobie tokenów za jakieś 50 dolarów. W tej chwili, z racji tego, że kurs dość znacznie spadł, jest to ilość 15,3 w zaokrągleniu. Słapujemy. Oczywiście wyskakuje nam informacja, że musimy potwierdzić tą transakcję. I dosłownie po kilku minutach mamy informację, że zamiana została dokonana. Aby upewnić się, że zamiana została dokonana, wchodzimy na portfel MetaMask w zakładce Asety i na samym dole, jak widzimy, ja już wcześniej dodałem token Sand, mamy 15,278 tokenu Sand. Teraz wracamy na stronę gry i zanim przejdziemy do stakowania samego tokenu, chciałbym jeszcze powiedzieć o innej możliwości przesłania tokenu i wrzucenia go na staking. Oczywiście ja to zrobiłem za pomocą MetaMasku i Dexa. Po prostu go kupiłem. Jeżeli ktoś z Was posiada token Sand nie na portfelu MetaMask, a na przykład na giełdzie, należy po prostu z giełdy to przesłać. Jak to zrobić, już pokazuję. W pierwszej kolejności chcę pokazać, jak wygląda sprawa, jeżeli chodzi o giełdę Crypto.com. Dlaczego Crypto.com? Jest to moja ulubiona giełda i bardzo często z niej korzystam. Nie dlatego, że jest ciut bardziej przejrzysta i czytelna, ale także daje moim zdaniem większe możliwości zarabiania przy moim portfelu. Ja tutaj bardzo mocno wykorzystuję Supercharger, sam staking innych tokenów, jak na przykład Stably USDC czy Tethera. Ale o tym już w jednym z filmików z poradnika kryptogracza wspomniałem, także jeżeli jesteście zainteresowani tymi informacjami, możecie tam zajrzeć. Ale wracając do przesyłu tokenu Sand. Oczywiście wpisujemy go, aby go wyszukać. Dajemy opcję wypłać. Wybieramy oczywiście portfel zewnętrzny. I tu jedna mała informacja. Aby wysłać tokeny z giełdy Crypto.com na jakikolwiek zewnętrzny portfel, musimy wcześniej oczywiście dodać ten portfel do listy adresów zatwierdzonych przez nas. Ja oczywiście taką listę adresów już posiadam, dlatego też nie będzie problemu, żeby to wypłacić. Natomiast Wy będziecie musieli dodać. I tutaj wyskakuje jeden komunikat bardzo istotny. Mamy możliwość z giełdy Crypto.com wysłać token Sand niestety tylko po sieci ERC20. Z czym to się wiąże? Oczywiście z olbrzymimi opłatami, olbrzymimi w porównaniu do Polygonu, opłatami za samą transakcję. Niestety Crypto.com nie ma jeszcze możliwości wysyłania tokenu Sand po innej sieci niż ERC20. Jeżeli byśmy chcieli to zrobić i wysłać po ERC20, to spójrzcie, opłata wynosi 6,5 tokena Sand. Wchodzimy sobie szybko na CoinMarketCap, sprawdzamy 6,5 tokena Sand, to jest 21 dolarów z małym hakiem. Także mimo tego, iż bardzo mocno i polecam i lubię giełdę Crypto.com, w przypadku tego tokenu jest to nieopłacalne. Sprawdźmy jeszcze, jak sprawa wyglądała będzie na Binance. Tutaj standardowa sytuacja, oczywiście wpisujemy token, który nas interesuje, wybieramy opcję wypłaty, wybieramy token Sand i tutaj mamy możliwość wysłania tokenu Sand również tylko po sieci ERC20. Na Crypto.com było to 21 dolarów, tutaj mamy 25, czyli odrobinę więcej. Co w takiej sytuacji należy zrobić? Otóż istnieje możliwość przetransferowania środków na stronę gry, aby wrzucić token Sand do stakingu. Co musimy zrobić? Przede wszystkim, mając nasz token Sand, musimy go zamienić na inny token, który będziemy mogli wysłać na adres naszego MetaMasku i zamienić go na naszym DEX-ie, czyli na naszym QuickSwapie. Dlatego też przechodzimy na zakładkę giełdy i wyszukujemy token Sand do pary, w której możemy go sprzedać. Tutaj mamy, jak widzimy, BNB, USDT czy Boost. Możemy sprzedać do jakiejkolwiek pary, ponieważ zależy nam na tym, aby zakupić token Matic, który wyślemy po sieci Polygon. Przykładowo niech będzie to USDT. Po sprzedaniu naszych tokenów Sand do USDT szukamy tokenu Matic. Oczywiście zależy nam na parze Matic USDT, dlatego ponieważ sprzedaliśmy nasze Sandy do USDT. Po dokonaniu transakcji i zakupie z naszej USDT Matiki wracamy do portfela, wyszukujemy Matic
Wybieramy opcję wypłata. Po wpisaniu adresu swojego portfela w tym miejscu wybieram oczywiście sieć. Jak widzicie, tutaj mamy sieć Polygon. Z tego co widzimy, około 1/10 matika, czyli 15 centów nas to powinno kosztować i do 10 minut powinny nasze środki zostać przetransferowane na nasz adres MetaMasku. Czemu adres MetaMasku? Ponieważ tym portfelem łączymy się z giełdą zdecentralizowaną QuickSwap, co pokazywałem wcześniej. Jak już prześlemy swoje matiki na nasz portfel MetaMask, wracamy oczywiście do QuickSwap i przykładowo za kwotę, nie wiem, 100 matików kupujemy kolejną porcję tokenu SAND, który oczywiście z automatu ląduje na nasz portfel. Ja już tego w tej chwili nie będę robił, ponieważ wydałem na to swoje stable, także ta ilość, którą mam na portfelu w zupełności mi wystarczy. Jak już te wszystkie czynności dokonamy, wracam oczywiście na stronę gry. Jak już jesteśmy oczywiście na stronie gry, w zakładce Staking, w górnej jego części mamy okienko. I z tego, co możemy z tego okienka wyczytać, w tej chwili łączna ilość tokenów SAND wrzucona do tej puli oscyluje na kwotę 223 miliony dolarów. APR w tej chwili 38%. Natomiast firma przekazała na nagrody dla wszystkich stakujących cotygodniowe nagrody w wysokości 500 tysięcy tokenów SAND. Teraz finalizujemy całą transakcję, czyli klikamy Deposit. Wyskakuje nam okienko po prawej stronie z ilością naszych tokenów. Czasami może tutaj pokazać Wam 0, dlatego wystarczy odświeżyć stronę i po ponownym połączeniu na pewno będzie wszystko ok. Wciskamy oczywiście maksymalną ilość i potwierdzamy umieszczenie depozytu. Jak widzicie, w tej chwili mam około 232 dolary wrzucone, zaraz powinna się ta kwota zwiększyć. Wyskakuje nam komunikat z MetaMaska, podpisujemy tą transakcję. Mamy informację, że transakcja jest procedowana i po chwili mamy opcję, że transakcja została zatwierdzona na sieci. Jak widzimy, kwota, jaką w tej chwili mam na stakingu, to jest 282 dolary w tokenach SAND, bo mam ich wrzuconych około 86. Oczywiście możemy sobie wchodzić co jakiś czas i swoje tokeny claimować. Ja to robię głównie raz na tydzień, dlatego aby jednak tych opłat zbyt dużo nie płacić. Tym bardziej, że to co się tutaj pokazuje nam nie przepada, ja odbieram to po prostu raz na jakiś czas. To by było na tyle, jeżeli chodzi o stakowanie tokenu SAND na sieci Polygon. Reasumując, macie kilka możliwości. Przede wszystkim wysłanie swoich tokenów z giełdy, zarówno Crypto.com czy Binance, po zamianie na token Matic i wysłanie go na nasz portfel MetaMask po sieci Polygon. Tam za pomocą jakiegoś DEX-a, czyli zdecentralizowanej giełdy, może być to QuickSwap albo jakaś inna, kupujemy token SAND na sieci Polygon i tam już po połączeniu naszego MetaMaska z kontem w grze, dosłownie jednym przyciskiem i drugim potwierdzamy, wrzucamy nasze tokeny na staki. Mam nadzieję, że ten materiał pozwolił rozwiać wszelkie Wasze wątpliwości. W razie jakichkolwiek pytań, oczywiście proszę komentarze albo łapcie mnie na Telegramie albo na Discordzie. Za wszelkie udostępnienia, subskrypcje oczywiście serdecznie dzięki i widzimy się następnym razem. Do usłyszenia. Czołem.